Zanim przejdziemy do głównego materiału, małe przeprosiny, ponieważ w tym miejscu powinien stać któryś z nowych kondycjonerów serii PowerQuest 303, 505 albo 707. Niemniej jednak cieszą się one tak dużym zainteresowaniem już od momentu, kiedy tylko pojawiły się w Polsce, że nie mam pod ręką żadnego egzemplarza, żeby go tutaj sobie postawić i nagrać ten materiał. Nie bójcie się jednak, przygotowałem przebitki z tymi produktami, także to nie tak, że w ogóle Wam ich nie pokażę. Niemniej jednak musiałem coś w to miejsce postawić, dlatego padło na PowerQuesta, ale PowerQuesta 3, czyli można powiedzieć protoplastę tych kondycjonerów. Tak czy siak serdecznie przepraszam za tą małą nieścisłość i tymczasem lecimy z materiałem. Nie raz, nie dwa, ani nawet nie trzy razy podkreślaliśmy zarówno w naszych filmach na tym kanale, jak i podczas bezpośrednich rozmów z Wami w naszych salonach stacjonarnych, jak istotnym zagadnieniem jest zasilanie. Zakładam, że skoro oglądacie ten film, to macie świadomość wpływu akcesoriów, listw i kondycjonerów sieciowych na brzmienie posiadanego systemu nagłośnienia. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się wspólnie nowym modelom kondycjonerów sieciowych amerykańskiej marki AudioQuest. Dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie kondycjonery, a jeśli tak, to jakie? A teraz krótka przerwa na intro, po której zajmiemy się konkretami. Line-up nowej serii kondycjonerów otwiera podstawowy model PowerQuest 303. Mimo stosunkowo niskiej ceny bazowej, bo mowa o niecałych 3000 zł, mówimy o naprawdę bardzo dobrze przemyślanym kondycjonerze. AudioQuest to w końcu marka sama w sobie. Amerykanie, mając już niezłą renomę w branży, nie mogą sobie pozwolić na wypuszczanie produktów niedopracowanych. Zatem i w tym przypadku nie mogło być inaczej. Ten model łączy w sobie wyjątkową, jak na tę półkę cenową, wydajność z ochroną przeciwprzepięciową. Dodatkowo gwarantuje dobre warunki pracy systemu audio czy też audio-wideo zasilanego przy jego pomocy. Miłym dodatkiem jest załączony w zestawie przewód zasilający PQ415, stworzony na bazie przewodników z miedzi LGC. Na pokładzie PowerQuesta 303 pojawił się podział na 3 złącza zasilania wysokoprądowego oraz 4 wyposażone w filtry liniowe. Wersja PowerQuest 303 z gniazdami Shuko ma łącznie 7 złącz w porównaniu do standardu amerykańskiego, gdzie gniazd jest 12. Różnica ta wynika przede wszystkim ze standardu napięcia w naszych gniazdkach. Amerykanie mają w końcu 110 V, my zaś 230, więc większa liczba gniazd wymusiłaby daleko idące zmiany konstrukcyjne. A przy okazji, skoro mowa o zmianach konstrukcyjnych, PowerQuest 303 można zastosować w szafie typu rack. Kondycjoner PowerQuest 303 zapewnia bardzo dobrą szerokopasmową redukcję szumów. Wspomniane filtry liniowe umożliwiają rozpraszanie zakłóceń na poziomie przekraczającym 22 dB, co ma wpływ na pracę urządzeń źródłowych. Gniazda wysokoprądowe zaś wykorzystuje się do urządzeń cechujących się wyższym poborem energii. Czyli podłączamy w nie wszelkiego rodzaju wzmacniacze mocy, wydajne amplitunery i tym podobne sprzęty. Dodatkowo model 303 wyposażono w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe oraz funkcję automatycznego wyłączenia. Uzbraja się ona odcinając zasilanie w przypadku przekroczenia napięcia 140 V AC. Drugim modelem w hierarchii nowych kondycjonerów PowerQuest jest ten o numeracji 505. W jego przypadku również możemy liczyć na wysoką jakość i przemyślane rozwiązania prowadzące do efektywnego i bezpiecznego zasilania podłączonych komponentów. Cena detaliczna wynosi na ten moment około 3700 zł. W zestawie również znajdziemy przewód zasilający, tym razem o symbolu PQ715, cechujący się lepszą wydajnością prądową w stosunku do PQ415. Z racji na europejski standard napięcia w gniazdkach, PowerQuest 505 również posiada 7 gniazd zasilania. To ponownie 3 wyjścia wysokoprądowe oraz 4 filtrowane liniowo. Filtry liniowe, podobnie jak w modelu niżej, umożliwiają rozpraszanie zakłóceń na poziomie przekraczającym 22 dB w zakresie 30 kHz do 1 GHz w trybie różnicowym. Z tą jednak różnicą, że model 505 obsługuje również tak zwany tryb wspólny Common Mode w zakresie od 30 kHz do 100 MHz. Oczywiście nie zabrakło automatycznego odcięcia zasilania przy ekstremalnych wartościach napięcia przekraczających 140 V.
Najwyższym i zarazem najdroższym, bo detalicznie kosztującym 6000 zł kondycjonerem z serii PowerQuest jest ten oznaczony numerem 707. Tu również ze względu na obecne standardy prądowe znajdziemy 7 gniazd zasilających. 3 wysokoprądowe dla bardzo wymagających urządzeń, takich jak końcówka mocy czy też wzmacniacz, oraz 4 o najwydajniejszej filtracji zakłóceń. Zakres filtrowania jest taki sam jak w modelu niżej, czyli modelu PowerQuest 505. Przewód zasilający dołączony do zestawu to znany z 505 kabel PQ715. Największą różnicą jest jednak dodatkowa funkcja kondycjonera nazwana Transient Power Correction. Rozwiązanie to zapewnia rezerwę prądową magazynowaną w układzie kondycjonera o wartości szczytowej 45 A w tak zwanym trybie na żądanie. Czas uwolnienia tej energii wynosi maksymalnie 25 ms i dostarczany jest w razie potrzeby do dowolnego podłączonego wzmacniacza. Ta energia cechuje się transportem magistralą o niskiej impedancji w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Przydaje się to szczególnie, gdy wzmacniacz lub końcówka mocy potrzebuje skokowo większego natężenia prądu. Dzięki temu elektronika jest w stanie wytworzyć wyraźniejszy kontrast dynamiki, odpowiednio odzwierciedla bas oraz lepiej kontroluje przetwarzany sygnał. AudioQuest, mając już spore doświadczenie w dziedzinie przewodów i zasilania, po raz kolejny udowadnia, że nie spoczął na laurach. Kondycjonery PowerQuest kontynuują znaną z serii Niagara czy listw PowerQuest 2 i 3 filozofię wydajnego zasilania. Domyślam się jednak, że niektórzy z Was ten temat mogą postrzegać jako audiowoodoo. Jeśli tak jest, gorąco zachęcam do wypożyczenia kondycjonera PowerQuest celem przetestowania jego wpływu na własny system audio. Takie wypożyczenia umożliwiamy w każdym salonie sieci Top Hi-Fi. Wystarczy wcześniej potwierdzić dostępność sprzętu. Efektami takich testów koniecznie podzielcie się w komentarzach. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!